Śpioszki śpią jeszcze. Dzisiaj jadę na szkolenie z Polskiego Związku Hodowców Bydła Mięsnego. I tak wcześniej przyjechaliśmy nakarmić zwierzynę. A tu wszyscy sobie śpią na sianku. A krówki nie śpią, już czekają. Byś, byś, byś! Ja uwielbiam te białe łby. Dobra, lecę, bo się spieszę dzisiaj trochę. Zbieramy się na pastwisko, bo szefowa stada wiśnia zrobiła nam super niespodziankę. Wycieliła się dzisiaj w nocy. Chociaż w maju urodziła jednego cielaka, a jest dopiero luty i ona już ma drugiego cielaka, więc jedziemy go zakolczykować. W ogóle zobaczyć, co to takiego, bo tylko z daleka widzieliśmy. No i chcemy złapać jednego cielaka, spróbować przynajmniej złapać. Bo jest przy matce taki byczek, ale jest bardzo mały, słaby, chudy. Chcemy go odkarmić, spróbować, czy go trzeba odrobaczyć, czy jest jakiś chory, nie wiem. Będziemy próbować go jakoś wyprowadzić na prostą. Czy nam się to uda, to zobaczymy z czasem. Przywieźliśmy im belę słomy do zabawy, grzebania, no i też do jedzenia. No a tutaj mamy bohaterkę. Byś, 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 byś! Chodź, wiśnia! Kogo ty tam prowadzisz nam? O mój Boże! O mój Boże, kto to taki piękny? Byś, byś, byś! Stado już się zdążyło zapoznać. Co to za ślicznieństwo idzie? Śliczne ślicznieństwo. Byś, 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 byś! Zaraz do niej podejdziemy. Będzie trzeba od razu zakolczykować, bo jak ten... No nie, to jeszcze maluszek. Nie będzie aż tak uciekał. Mamy go. Wiem, że to wygląda strasznie żałośnie, nieszczęśnie i w ogóle... Ale to dla jego dobra. Bo on jak na swój wiek jest dużo za mały. Dobrze, że akurat mieliśmy tutaj blisko słup betonowy. Karol pojechał po bryczkę. Załadujemy go do przyczepki. Zabierzemy go do domu. Widać różnicę. To jest ten po prawej, to jest młodszy od niego byczek. Jest sporo większy. No, jakieś takie nieszczęście wyszło. W domu się go podkarmi, odrobaczy. Może zbadamy. Może on ma jakieś zapalenie płuc czy coś, że po prostu przestał rosnąć. Jakie zainteresowanie i balbinka przyszła. Stój, nie, szarp się, głuptasie. Jest uczepiony na dwie linki. O, ta też jest od niego młodsza jałóweczka i o ile większa. Masywniejsza. On jest uczepiony na dwie linki. Bardziej napięty ma kantarek i tak asekuracyjnie tą szarą linkę, żeby się nie przydusił. Ja już rzuciłam to wszystko i stwierdziłam, że to się nie da złapać. Nie uda się tak na dzikusa. Ale Karol chodził, chodził i go uchodził. I w ogóle nie zgadniecie, za co go złapał. Za tą nogę, tutaj nad pęciną. Ja akurat kolcykowałam cielacka. Okazało się, że to byczuś. Akurat kolczykowałam go i Karol krzyczy, chodź, chodź, dawaj. Śmieszny, króciutki pysio. Już tu wszystkie krówki do niego przyszły. Patrzeć, to jest jego matka. Matka nie jest jakaś słaba, w złej kondycji czy coś, nie wiem, może z nim coś tam... No cielaj, on się urodził w... W sierpniu? No i tak cielaki urodzone latem, to widzę, że to nie jest to, co trzeba. Nie wygląda to tak, jak trzeba, nie rozwija się to tak, jak trzeba. A najlepiej, jak się rodzą tak gdzieś w marzec,
luty, marzec, o tak. No w naszych warunkach to lepiej marzec, kwiecień. Bo wiadomo, zależy jaka zima. W tym roku to całą zimę mogłyby się cielić. Ale jestem zły. Jestem zły i wściekły. Nic, no poskaczę sobie. On i tak się zmęczył już ganianiem. I takie dwie akcje naraz. Tutaj i wiśnia się przy okazji zestresowała. W ogóle wiśnia naprawdę dwa cielaki w roku dała. To jest krowa nad krowami. Akurat wczoraj sprzedaliśmy jej córkę z tamtego roku i tak myślę, że wczoraj, bo już ten cielaczek jest taki żwawy. Wczoraj sprzedaliśmy jej córeczkę i wczoraj akurat się wycieliła. Co Balbinka? Przyszłaś się pożegnać z bratem. Ale powiem wam, on taki lekki to nie jest. Jak już go złapaliśmy, to nie jest taki lekki i taki słaby, jak wyglądał. No, ej! Boże, jeszcze brakuje tutaj, żebyście cielaka ugryźli. Wariatki. Co się z wami dzieje? To jest jedna z takich pozycji walki o dominację. Że krowy sobie nawzajem wkładają tak pyski. A tu widzicie, z prawej podeszła wiśnia. Ona jest szefową stada i próbuje rozdzielić tą walkę. Ale tak mocno się nie angażuje, no bo ma cielaczka. No i właśnie takie wkładanie między tylne nogi łba to jest jeden z takich... No, tak jakby, żeby druga straciła równowagę. Ej, nie skacz na niego, czy ty zwariowałaś? Malbina, ty ważysz tyle, trzy razy tyle, co on pewnie. No i leją się. Wiśnia, weź tam zrób porządek. Nikt ci cielaczka nie zabierze w tym czasie. Lalka z bubą. Lalka jest jakby wyżej w hierarchii, jest starsza. Była w stadzie pierwsza. No nieźle. O, wiśnia swoim ciałem oddziela walkę od cielaczka. Tak jak widać. W ogóle obserwacja krów to jest takich w stadzie. To jest niesamowita sprawa. Takie tu zamieszanie mamy. A czego ty tutaj musisz pilnować? Idź mi stąd. No poszła. No zaraz mnie jeszcze pokołacze. Idź mi stąd. Ja to zawsze muszę byków pilnować, no. Latem Gucia pilnowałam, zanim wujek przyjechał z przyczepką, żeby go przewieźć. A ta matka, zamiast się z dzieciakiem żegnać, to się leje. No lalka wygra, bo lalka jest... wyżej w hierarchii. Ale coś buba jej podskoczyła. Coś się nie spodobało. Ile tu się dzieje w tej chwili? Mówię wam. No, a teraz dobrze widać to po lewej. To jest jałóweczka. Prawie dwa miesiące młodsza od tego byczka, no nie? Jest dużo większa i masywniejsza. Dobra. Ja na razie... kończę relację, bo będziemy ładować byczka na przyczepkę. Te walczą. Ta się zajmuje dzieckiem, a my będziemy ładować cielaka. Jadę na przyczepce razem z Bysiem. O Jezu, tu coś stuka. Nie wiem, po co. Kurzona mama została. Kurczę, trochę mnie martwi, że ten maluśki cielaczek chodzi nad stawem. No ale zajścia są porobione łagodne. Mam nadzieję, że tam... Byś, 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 byś! No, wiśnia gdzieś poszła. Konie nas gonią. Co tu się w ogóle dzieje? Wiśnia poprowadziła dalej cielaka, bo czuje zagrożenie.
O, właśnie tak jak u nas tutaj jest to takie sitowisko, te sity rosną, skaj, nic mu nie zrobimy. Właśnie krowa prowadzi w takie sity cielaka i cielak jak się położy w czymś takim, to go w ogóle nie widać. Ja tutaj trzymam naprężoną linę, ale tak, żeby on się w nią nie zaplątał, żeby nie wplątał sobie w nogi. Byściu, będziesz miał teraz lepiej. Żegnają swojego koleżkę. Ale on nie idzie na jakąś śmierć czy coś, tylko idzie do lepszych warunków. Hej, nie smuć się. Nie chce z nami gadać. Już drugi raz jedziesz. Z tamtego pastwiska jechałeś raz. Teraz drugi raz. To dla ciebie żadna nowość. O. I właśnie ja asekuruję ten szary, tą szarą linkę, żeby on się w nią nie zaplątał. Naciągam, jak on się tu odwraca. Konie nas gonią. Szalone. Pasażer na gapę nie wykupił biletu. Dobra, zabieramy opasa na opas. Właśnie zobaczyliśmy, o Jezu, jaki język. Właśnie zobaczyliśmy, że Arizonka się wycieliła. Hej, bzydalu. Hej, byś, ukochana. Tak mają czasem cielaczki. Już schowałem. Chłopak chyba, nie? Tak. Jajucha widać. Drugi byk z rzędu. No co, kochana Arizonka. Wybrała sobie miejsce. Takie trochę słabe. Słodziak. Dobra, jedziemy po słomę. Ale no dzisiaj to wymie już na branę. A rano jeszcze nie miała wymion mocno nabranych. Miała troszkę, no ale często bydło mięsne ma tego dnia, no w kilka godzin przed porodem, nawet w czasie porodu. Nawet mieliśmy raz tak, że w momencie porodu zaczęło wymię nabierać i aż zaczęło mleko lecieć po prostu samo, kiedy krowa rodziła. A do porodu nie było w ogóle nabrane. Idziemy po słomę, super, że jest piękna pogoda akurat na suszenie byczka. To się wydają takie trudne warunki dla cielaczka, ale to jest dla nich samo zdrowie. Nie ma czasu do stracenia. Przepraszam, madam. Muszę zawieźć słomę dla małego cielaczka. Mogę panią przeprosić? Kotałka. Uciekaj, kochana. To ważna robota jest. Idziemy ścielić cielaczkowi. Pali elegancko. Pomożemy trochę dla twojej dzidzi. Aby wstał i aby się napił pierwszego mleczka. No dawaj. Dawaj, koleżko. Fuh. Arizona, ty nie jedz, tylko wylizuj go jeszcze. No, o ciężkie dupsko. Ciężkie dupsko u cielaczka jeszcze. Stawaj, maleństwo. Zaraz łykniesz se siary, to od razu będzie lepiej. Boże, Polsce, tak zimno. Jeszcze dzisiaj troszkę wiatru jest. Usy mu odmarzną. Usy trzeba susyć usy. Dawaj ucho, gdzie masz drugie ucho? Nie kul ucha. Dobra, on zaraz odzyska siły. Znaczy nabierze sił, nie odzyska. Lecimy na razie. Najlepiej to dać im spokój. Niech się suszą. On zaraz wstanie i będzie pił. W tym roku mam takie postanowienie,
noworoczne na ten rok, że chcę posprzątać miejsce w gospodarstwie, które jest takim naszym miejscem wstydu. Jest to takie miejsce, gdzie składujemy, była składowana słoma i no wygląda to wszystko straszliwie. Po prostu co roku dokupowałam za dużo słomy. I tak w jednym roku tutaj była niedokończona pryzma, w drugim roku tutaj niezużyte, niedokończone, w trzecim roku tu było niedokończone, a to jest najświeższa pryzma. I tak 4 lata pod rząd zostawało po trochu słomy. Jakieś palety tutaj, jakieś tam do pocięcia graty. Kupiłam jakąś kiszonkę, której też nie zużyłam. To wszystko to stanie się kompostem. Ogólnie chcę zacząć uprawiać warzywa w permakulturze. Nie wiem, jak wytłumaczyć to słowo permakultura. No jest to po prostu uprawa ziemi bez jej uszkadzania, tak jakby bez przeorywania. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No to jest takie moje marzenie i postanowienie na ten rok, żeby właśnie ogarnąć to miejsce i w tym miejscu zrobić sobie taki właśnie warzywniak. W permakulturę będę się zagłębiać później. Będę o tym opowiadać stopniowo, robiąc to. Jest to takie prowadzenie jakby uprawy roślin zgodnie z naturą. Niby, jak czytałam, jakby to powiedzieć, uprawa w permakulturze wymaga mniejszych nakładów pracy. Na początku te nakłady są może niemałe, ale później jakby omija nas pielenie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i do tego jest bardzo przydatna słoma. To jest jeden z takich właśnie najlepszych surowców. A że tej słomy właśnie jest po prostu mnóstwo. Tą słomę się rozkłada w grządkach, kompostuje się i no i ona jest jakby i nawozem, i później chroni przed tym, przed zarastaniem chwastami. Mamy też, jak wiadomo, mnóstwo obornika krowiego, końskiego, koziego, owczego, kurzego, gęsiego, króliczego, więc taka uprawa w permakulturze to jest po prostu idealna, jak dla mnie. No troszkę będzie sprzątania, ale powoli, powoli myślę, że to ogarnę jakoś. O, i więcej na ten temat będę w trakcie opowiadać. Bo ogólnie zapomniałam powiedzieć, że tutaj na tym zimowym wybiegu są zamknięte 2 krowy, Arizona i Bella, bo od nich zostały jałówki i właśnie one już chyba jako pierwsze mają się cielić obie i dlatego je oddzieliliśmy, żeby tamte cielaki już nie daj Boże nie ssały, żeby one nazbierały siarę. Są tutaj sobie z Zefirkiem po sąsiedzku, a krowy są, może będzie widać. O, tam na górce z końmi. Tam dzisiaj dostały jeść. Daleko, daleko. Nie do wiary, że Zefir rok temu był nieżywy praktycznie. Co nie? Prawda, Zefku? To jest część dla widzów o mocnych nerwach. Oko Florki uległo uszkodzeniu. Powiem wam szczerze, że dzisiaj to wygląda już 100 razy lepiej, bo to się stało. Dzień dobry. Wiecznie szczęśliwy pies.
To się stało 3 dni temu, ona już jest od 3 dni na antybiotyku i teraz to już wygląda naprawdę fajnie. Tak naprawdę nie wiemy, co się stało. Czy jakiś wkręt wystawał, czy nie wiem, któraś kózka, która z nią je, ją dziabnęła w oko, chociaż ja w to nie wierzę. No, nie wiemy, co się stało, po prostu przyszłam wieczorem doić i ona już miała na wierzchu takie coś. To jest chyba jakaś trzecia powieka, czy coś w tym stylu. Wiem, że to wygląda strasznie. No, leczymy to, jest na antybiotyku. Na szczęście gałka jest cała. Nie przebiła sobie nic takiego, bo tam zaglądałam jej do środka. No i tak dopiero skończyliśmy kurację pęcherza. Jeszcze nawet nie wiem, czy się wyleczył ten pęcherz florkowy. A teraz oko. Ja nie wiem, te zwierzaki u nas to jacyś tacy są pechowcy. Tak jak fuksja, raz jedną nogę łamie, raz drugą. Tak samo teraz florka. Jak nie pęcherz, to oko. Leczymy ją, mam nadzieję, że uda się to oko w ogóle uratować. Trzymajcie za nią kciuki, proszę. No, nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Jest mi jej okropnie szkoda. W ogóle jak ją zobaczyłam, to się popłakałam. No bo to musi być mega bolesne i no, ona na pewno cierpi strasznie z tego powodu. No, oko to jednak taka wrażliwsza strefa, jedna z bardziej wrażliwych. Więc życzcie jej zdrówka, trzymajcie kciuki za biedaczkę.